Jest pan Jarosław Kota, z nami trener zespołu przyjezdnych. Poprosimy o komentarz do tego spotkania. No, szczęśliwe zwycięstwo dla naszego zespołu, bo przeciwnik już nas wizualnie przed meczem wystraszył. Fajnie zbudowane chłopaki. My dzisiaj trochę kombinowaliśmy z tym składem. Trochę kontuzji, bo i Robert Hirsch, i Marcin Kajca, i Maternik, takie poważne urazy, a to są nasi podstawowi piłkarze. My aż takiej kadry nie mamy, żebyśmy mogli ich tak szybko zastąpić, ale zdawaliśmy sobie sprawę, że utrzymanie to już sobie zimą załatwiliśmy, pamiętając ostatni nasz sezon, jak było ciężko i niebezpiecznie, do ostatniej sekundy walczyliśmy o to utrzymanie. W tym sezonie udało nam się to bardzo szybko jakoś tam załatwić. Chcieliśmy spróbować, czy nadajemy się gdzieś do drugiej ligi, ale szybko nas prowadzili na ziemię, więc teraz mamy jakąś możliwość odbywania tej naszej młodzieży z perspektywą patrzenia w przyszłość, czy będą chcieli w tej naszej drużynie zostać, czy będą się nadawać do tego naszego zespołu. I dlatego mówię, to spotkanie, no, mecz walki z jednej i z drugiej strony i dla drużyny broni, jak i dla nas, nie były to ładne mecze, ponieważ jest trzeci mecz w ciągu tygodnia, to są zawsze takie niewiadome, jak drużyna zareaguje, jeden i drugi zespół dał z siebie wszystko, nie wyglądało może to piłkarsko rewelacyjnie, ale zaangażowania, ambicji, woli walki ani jednej, ani drugiej drużynie nie można odmówić. My jako trenerzy byśmy chcieli trochę jakości więcej widzieć, no ale mamy to, co mamy. Ja jestem bardziej szczęśliwy, zadowolony od trenera, no bo zgarnęliśmy 3 punkty, a nie było niełatwo, bo mogło to być różnie i dlatego na pewno to zwycięstwo cieszy i mamy kawałek drogi do domu i przynajmniej w fajnej atmosferze. Poprosimy panie Dariuszu, komentarz do tego. Dzień dobry, witam serdecznie. Cóż, jakiś fatum w postaci tego, że kolejny mecz nam ucieka z zdobyczy punktowej. No taka jest piłka nożna, że zwycięża zespół, który popełnił mniej błędów, strzelił więcej bramek. No i dzisiaj, w dzisiejszym meczu tak było. Mieliśmy dwie, można powiedzieć, stuprocentowe sytuacje. W pierwszej połowie, trzecią, w drugiej nie udało się. W tempie meczu, wiadomo, bardzo słabe, spowodowane tym, że zarówno jedna, jak i druga drużyna grała w ciągu tygodnia trzecie spotkanie. Weszli zawodnicy rezerwowi w drugiej połowie, którzy byli bardziej wypoczęci, no jednak nie udało się choćby jednej bramki strzelić, która byłaby wyrównująca i spowodowała jakąś zdobycz punktową. Dziękuję chłopakom za walkę w drugiej połowie, ponieważ nie odpuścili kto na ile w dzisiejszym dniu, jakim poziomem zdrowia dysponował, zostawił to na boisku. Trudno, bo przegrywamy kolejne spotkanie. Ale było to spotkanie po walce, widać było charakter drużyny, w drużynie, po prostu bardzo słaba skuteczność w dzisiejszym spotkaniu i dlatego też 0 punktów. Ja zapytam, jeśli można, o kadrę na następny mecz, bo już dzisiaj brakowało kilku zawodników, do tego chyba jeszcze Kamil Czarnecki, czwarta kartka i z tego, co mi się wydaje, jeszcze ktoś będzie potrzebny. Dlatego powiedziałem, jakiś fabryk, ktoś wyprodukował laleczkę Udu, albo dał nam szef w kościele, ale no strasznie nam nie idzie, nie mamy szczęścia, bo dzisiaj w tym meczu, gdybyśmy mieli troszeczkę szczęścia, a szczęście jest ze wszystkim potrzebne, moglibyśmy się pokusić jako zdobyć punktową, a odnośnie tych dzisiejszym meczu dwóch zawodników będzie, jak nie trzech, jeszcze sprawdzimy to pauzować w kolejnym meczu. Ale cóż, mamy kadrę jaką mamy i musimy sobie z tym problemem poradzić w kolejnym spotkaniu.